Hej siemaneczku, ja jestem Abra i dzisiaj moi drodzy razem z Bobo zrobimy coś, o co bardzo prosiliście w komentarzach, a mianowicie spróbujemy zrobić tajny tunel z tajnej bazy Bobo do milionowic. Dokładnie tak, gdzieś w tym momencie, gdzieś w tym miejscu będziemy próbowali zrobić tajny tunel, ale nie będzie to takie nudne, dlatego że słuchajcie, mamy obsydian, mamy różne tłoki, redstone, TNT, będzie to oczywiście poukrywane i jest ze mną Bobo. Siema Bobo, ela! A i w ogóle to są membrany, więc ty może uciekniemy do tej bazy, co? Serio, naprawdę, słuchajcie, dzisiaj będzie się działo, więc oglądajcie koniecznie do samego końca, bo tak jak mówię, to nie będzie zwykły, nudny tunel. We wczorajszym odcinku, który mam nadzieję, że oglądaliście, odkryliśmy miejsce, które jakby, no, Bobo miał go nie robić, miał nie ukrywać, ale i tak ukrył, i tak zrobił nową tajną bazę, ale my wchodzimy sobie tędy, wiadomo, gitara siema, teraz możesz byku zamykać i wchodzimy, słuchajcie, do miejsca, przed którym jakby, no, jakby w którym Bobo się chowa przed Herobrine'em. Chyba jakby wszyscy rozumieją, ale Bobo powiedział, że on chce wrócić do milionowic. Co jest, byku? No. Ale to by się przez przypadek udało to odkryć. No tak, tak, tak. W każdym razie, jakby ktoś nie wiedział, słuchajcie, Bobo ma tajną bazę, wszystko, gitara, siema. I słuchajcie, mamy tutaj przygotowany tunel. Dokładnie tak, będzie to tunel, który będzie prowadził do milionowic. Ale słuchajcie, nie, to nie jest takie proste. Tutaj będzie tunel atrapa, a tak naprawdę prawdziwy tunel zrobimy głębiej. Bo teraz jesteśmy na głębokości 28 kratek. Tutaj zrobimy mechanizm z tłokami, z pistonami i będzie on jeszcze niżej, będzie po prostu jeszcze bardziej skryty, to będzie tajny tunel, więc tak jak mówię, oglądajcie do końca, a ponadto subskrybujcie kanał, kto jest nowy, niech w tym momencie klika w czerwony guzik subskrybuj oraz dzwoneczek, dlatego że ponad 50% osób, która ogląda te filmy, nie subskrybuje kanału, a to trochę błąd, a ponadto słuchajcie, wpadajcie na... wpadajcie na www.abra.ty, jest to mój sklep z koszulkami i wleciała limitowana kolekcja Bobo. Limitowana dlatego, że ten wzór niedługo będzie zdjęty i będziemy robić kolejny, więc wpadajcie w pierwszą linijkę opisu, żeby się podpieszyć, bo mamy koszulki, bluzy, podkładki, podmyszki, kubki, poduszki, naprawdę wydaje mi się, że warto koniecznie obczaić. A tymczasem, dobra, byku, myślę, że gdzieś w tym miejscu zrobiłbym już mechanizm i wydaje mi się, że na 4 tłoki. Nie wiem, co o tym myślisz, ale to mogłoby być całkiem spoko, żeby patrz, tutaj był tłok, tutaj te, nie, czekaj, coś chyba tutaj dalej jeszcze. Tak, jeszcze o jedno dalej. I teraz tak, żeby te tłoki przyciągały co? Właśnie dobre pytanie, co? Wydaje mi się, że najlepiej będzie jakby przyciąga... Ty! Wyrzuciłeś mi klocki, bo mi się tutaj pojawiły... Ty, aż skąd ty miałeś 64 obsydianu, co? Co? Ale jakie klocki? Aha, dobra, umawialiśmy się, że na obsydian. Ej, to ja przygotowałem dwa staki, jak coś, ty widzę, że mi wyrzuciłeś jeszcze po jednym, więc dobra. W każdym razie, wydaje mi się, że te klocki, patrz, jakby mechanizm trzymał te klocki, byłoby w porządku. Więc teraz tak, musimy, słuchajcie, tutaj postawić redstone'owe właśnie pochodnie, okej? W ten sposób rozwalamy to i okej, teraz tłoki trzymają granit, więc tutaj właśnie będzie zejście. I tutaj zrobimy, gościu, drabinki. Ty, ale może jeszcze nie, może najpierw byśmy skończyli ten mechanizm, co? Co myślisz? Nie? No to to cię zamykam się. No i słuchajcie, Bobo jest zamknięty. No co? Co ci się nie podoba, byku? Powiem ci. No, co mi powiesz? Nic ci nie powiem, ale mój stary by lepiej to zrobił. Ile ty masz lat? Twoja, dobra, twoja mama. Na głowę upadłeś, no. Co, że niby... Ja nie mogę... Naprawdę będziesz od twojego starego wyzywał? Ile ty masz lat? Dwa, że się... No dobra, to było zabawne. Mówią u mnie w szkole. Przecież ty podobno do przedszkola chodziłeś, co, cwaniaku, ha? Gdzie chodziłem? Mój stary! Ej, ale to było dobre, że mój stary by to lepiej zrobił. Dobra, nieważne, to nie było zabawne. Proszę się nie śmiać w komentarzach. Okej, robimy to dalej. Na przycisk to robimy, czy na dźwignię? Wydaje mi się, że na dźwignię będzie lepiej, co? Tak! Wydaje mi się, że na ukrytą dźwignię. To musi być cały czas włączone. Dobra, to robimy to wobec tego byku na dźwignię. Okej, zrobimy 8 dźwigni. I teraz tak, gdzie dajemy jakiś redstone? Byczku, bo to musimy zrobić jak najlepiej, jak najszybciej, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Jest Maciuch na serwerze, więc musimy serio tutaj tak zrobić, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Dobra, tutaj zrobimy coś takiego, patrzcie, w ten sposób, okej, dobra. Czy to będzie teraz działało? Ty, no, chyba będzie działało. Wydaje mi się, że... A, ty! Masz te repeatery, bo ja repeaterów akurat nie użyłem. Wiesz? Tam muszą być repeatery, zapomniałem o tym. Ale to spokojnie będzie działać. Dobra, to teraz tak, musimy dźwignię dać gdzieś dalej. Mogłaby być dźwignia na przykład w tym miejscu, potem ją oczywiście ukryjemy, ale wydaje mi się, że dźwignia powinna być gdzieś dalej, albo jeszcze, stary, dalej. Jeszcze gdzieś w ogóle w pomieszczeniu. Gdzie? Patrz, gdzieś na przykład tutaj. O!
No, to no, by się nikt nie jakby skapał, ona, słuchajcie, do czego to jest. To by było, słuchajcie, bardzo dobre, gdybyśmy mieli tutaj ukrytą dźwignię. Patrz, tutaj ukryta dźwignia, którą jak klikasz, to nie będzie nawet widać. Nie będzie tego totalnie widać, więc to jest, słuchajcie, nasz plan. Musimy się tylko przekopać w tamto miejsce, gdzie była, słuchajcie, ta dźwignia. Okej, okay, tutaj, słuchajcie, była dźwignia, więc oczywiście wszystko sobie tutaj naprawiamy. Cyk, okej, okay. I odtąd będzie gościu szedł redstone. Ja stawiam, wow, dźwignię, patrz, czy działa ten redstone. Działa? Patrz. Znaczy... Ty tutaj, tutaj miałeś patrzeć. No dobra, ziom, ja to mogę poprowadzić, okej. Okay. Jeszcze raz. Dobra, teraz czekaj, 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 bo tutaj w dół też oczywiście musi to wszystko pójść. Okej, okay, działa, działać, działa, więc jest gitara, się ma grana. I teraz tak, musimy, jej, to poprowadzić aż tutaj, byku, pyk. Czekaj, 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 robimy sobie w ten sposób, pyk, pyk, okej, okay, i mamy fajny mechanizm. Tylko że teraz musimy to jeszcze wszystko doprowadzić mniej więcej tutaj. Sprawdź, czy to wszystko tutaj zadziała. Dobrze. Ty, dobra, działa, 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 działa. Tylko jeden tutaj nam nie ten. Potrzebujemy, wiesz co, komparatora albo repeatera. Patrz, postaw tutaj repeater. Tutaj w dobrze, tym miejscu. Aberka. Dobra, wszystko, gitara, się ma grana. Weź, pobaw się tą dźwignią. Sprawdźmy, czy ona tam działa. Dobrze, a ja w tym miejscu. Aberka, idę. A ja tutaj, wiesz co, to, patrz, czekaj, 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 chwila. Ja dam tutaj te smooth stone'y. Okej, okay, działa, dobra, dobra, już, stop. Co stop. Mówisz, bo nie słyszę. Ty, no stop, ale działa, no już, gitara, no, byku. A, dobra, i słuchajcie, tutaj tak samo zrobimy, zamiast granitu damy smooth stone, żeby było tak jak mówię, żeby, słuchajcie, wszyscy myśleli, że to jest jakaś, jakby prawdziwy tunel, tak, słuchajcie, żeby wszyscy myśleli, że tutaj tak naprawdę jest prawdziwy tunel, a to oczywiście będzie atrapa tunelu, więc tutaj musimy to wszystko, byku, wyłożyć clear stone'em, tak, clear stone'em czy tam smooth stone'em, więc dawaj, musisz mi tutaj pomóc, okej, okay, w ten sposób. A da się zrobić schodki z tego? Ty, no wydaje mi się, że da, a jak się nie da, to pół płytka się da w każdym razie, więc wydaje mi się, że gitara. To nie musi być długie, to musi, to ma być atrapa, więc no, niech to... Że niby to się buduje. No, 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 coś w tym stylu. A ja teraz, słuchajcie, użyję oczywiście tutaj dźwigni. Dobra, pyk, odblokowujemy sobie to i tutaj już normalnie, słuchajcie, damy drabinki. Mam przygotowane 64 drabinki, więc gitara, siema, grana. I teraz, patrzę, robimy sobie w ten sposób i tutaj właśnie będziemy mieli zejście do naszego tunelu. Jesteśmy na głębokości 23 kratek, więc musimy już, słuchajcie, powoli uważać na lawę. Zejdziemy na sam samiutki dół i tam dopiero zrobimy, słuchajcie, tunel do milionowic, dokładnie tak, bo Bobo powiedział, że on chce mieć tunel do milionowic, więc dobra, będzie miał, ale będzie miał, słuchajcie, tunel na takiej głębokości, że, aha, no coś czułem, że będzie ta lawa, no coś czułem, będzie, słuchajcie, miał tunel na takiej głębokości, żeby, ty, wypadł mi z tą wodą, co, żeby, słuchajcie, nikt jego niku nie widział. Jesteś pewny? Dobra, gościu, wypal gumę, czekaj, już może tutaj jakiś... wyjdziesz. Co, jak nie wyj... Naprawdę... Naprawdę? Dobra, nie będę tego komentował. Okej, okay, słuchajcie, robimy to dalej. Może tutaj być na przykład granit. Niech, słuchajcie, tutaj wleci granit. Potem sobie zrobimy tak, żeby tutaj oczywiście to było ładniejsze. I dobra, jaka to jest głębokość? Słuchajcie, to jest głębokość 11 kratek, więc ja bym zrobił to jeszcze głębiej, słuchajcie. Naprawdę, zrobiłbym to najgłębiej, jak tylko się da. Tylko problem mamy tutaj z obsydianem, moi drodzy. Ty, Bobo, złaź na dół i mi pomożesz, byku. Ojejej. Ej, tutaj, nie, dobra, niżej nie zrobimy. Niżej, słuchajcie, nie zrobimy. Z tego względu, że tutaj już jest za dużo tej lawy, więc wydaje mi się, że... A, tutaj, dobra, tutaj, słuchajcie, zrobimy tunel na głębokości 11 kratek. Jest to naprawdę głęboko, więc wydaje mi się, że to jest mniej więcej bezpieczne. I kopiąc ten tunel w ogóle, jakby możemy znaleźć nawet diaksy. To jest całkiem ciekawa sprawa. Dobra, byku, mamy to skończone. Wydaje mi się, że taka jest głębokość dobra. To już ty musisz ocenić, patrz. Nie, no to jest naprawdę nisko, stare. O, i zrobić tej ścianki po boku. Ej, to kozak. Powolutku tutaj buduję. Kozak, kozak, bo tak jak mówię, tutaj to musi być utajnione, tak? Kozini. Tutaj. Co, co ty powiedziałeś? No, od... tak mówią u mnie w szkole. Jak? Ale jak? Bo nie usłyszałem. Kozini. Że od słowa kozak, tak? Coś w tym stylu? Całkiem dobre, niech będzie. Okej, okay, to słuchaj, tutaj musimy to wszystko poprowadzić, te deseczki tutaj też, tutaj, słuchajcie, też, żeby to wszystko się zgadzało, żeby wszyscy wokół, jeżeli ktokolwiek tutaj wejdzie, no najgorzej, tak jakby Herobrine tutaj wszedł, to żeby wszyscy myśleli, że to jest nasza prawdziwa baza, nasz prawdziwy tunel i tak dalej, a my będziemy oczywiście, słuchajcie, kontynuować to, będziemy to rozszerzać i nawet jeżeli ktoś odkryje to, to tak naprawdę nie odkryje nic. Mniej więcej taki jest plan, zobaczymy, czy ale to się będzie uda. Z niego lamus. Ej, dobra, patrz, ej, genialnie. Jest, naprawdę, jest teraz mega, mega spoko. Obsydian też z góry. Dobra, gitara, siema. Czekaj, czekaj, to ja też wezmę tutaj obsydian. Okej, okay, wydaje mi się, że wszystko tutaj gra. Czy to dźwignia, słuchajcie, ta dźwignia. Ej, naprawdę, tego, stary, nie widać. Ja, wow! LOL! Nie, Bobo, nie zgiń! O kurczę, ej, ale to... Co ty zrobiłeś?
Sorry, byku, nie chciałem. Ej, ale działa to naprawdę, słuchajcie, super. Patrzcie, tutaj naciskając tą dźwignię, nawet nie wiesz, o co tutaj chodzi. Nie wiesz, gdzie i do czego ona prowadzi, więc jest naprawdę dobra. Ja jest naprawdę gituwa. I teraz tak, złazimy gościu na dół. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj też to trzeba oczywiście porozwalać. I robimy tutaj tunel, tylko trzeba zrobić to tak, żeby to wyglądało... No właśnie, słuchaj, tutaj jest taki problem. Przede wszystkim trzeba będzie to jakoś oświetlić. Do tego użyjemy glowstone'a. I to nie jest żart. Mam przygotowanego trochę glowstone'a po to, żeby po prostu tutaj, byku, móc to fajnie naświetlić. Masz tak, żeby wodę? Po prostu... No mam. A po co ci? Postaw. No, i co teraz? Będziemy mogli spadać szybko. A, w ten sposób, ty, całkiem spoko. Dobra, glowstone jest po to, żeby to oświetlić, żeby na wszelki wypadek... Nie no, tutaj będzie przejście, byku. Żeby Herobrine po prostu nie chciał nas tutaj dopaść. Więc tutaj patrz, zrobimy sobie w ten sposób. Tutaj damy obsydian, normalnie wszystko gra. I tutaj już dajmy glowstone'ik. Więc no, zacznij tutaj gdzieś budować wokół. Ja zacznę kopać przed siebie. Ej, jakbyśmy znaleźli tutaj diaksy, to by było całkiem ciekawe. A wam, moi to drodzy... To będą moje. I ja potem je wrzucę. Co? Do lawy. Wiesz, że to, co powiedziałeś, nie miało nawet połowy sensu. Jakby to w ogóle... Dlaczego? No bo nie wrzucisz ich do lawy, ja cię nie pozwolę. Wrzucę. Nie wrzucisz żadnych diaksów do lawy, typie. Wrzucę, nie wrzucisz żadnych... Nie ma takiego... Od ciebie jeszcze wrzucę. Dobra, dobra, weź to tak, nie korzac, bo tam od... No, 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 pal gumę, typie. No, tyle ci powiem. Aha. Twój stary, czy jakoś tak mówisz. No chyba twój. No dobra, w każdym razie, moi drodzy, ja przypominam, żebyście napisali w komentarzach jakby jakiekolwiek sugestie odnośnie tego tunelu. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, co możemy zrobić lepiej, bądź co możemy zrobić, aby ten tunel był mniej widoczny, czy jeszcze lepszy, czy jakiśkolwiek, nie wiem, na przykład transport w środku, może byśmy zrobić tutaj podziemną autostradę. Piszcie komentarze, a ja oczywiście przypnę serduszka tym osobom, które subskrybują kanał z dzwoneczkiem. Więc serio, jeśli subskrybujecie z dzwoneczkiem i napiszecie komentarz, ja wam przypnę serduszko. Możemy się chyba tak umówić. Wydaje mi się, że to by było całkiem spoko. Dobra, widzę, że tutaj nie zrobiłeś jednej podstawowej rzeczy, którą... No, że tutaj to musi być oczywiście zakryte i tutaj też musi to być zakryte. Dobra, tutaj zrobimy coś w tym stylu, żeby to oczywiście było w miarę symetryczne, w miarę ładne. Okej, tutaj chcesz drewno, tak? Po bokach, rozumiem? Znaczy, może nie w całości, bo to nam... Nie wiadomo, ile zajmie. Okej, dobra, no to nie w całości, tylko... Ty, no ale nie tak, nie jestem... No weź to rób solidnie, no błagam, byku. Żeby to miało ręce i nogi, żeby to w miarę ładne było, no. No to robimy tajny tunel. Ładny jest, takie. Robimy tajny tunel, stary, to nie są przelewki. Serio, to musi wyglądać co najmniej dobrze. Serio, żeby to wyglądało dobra, chociaż 5 na 10. Dobra, czekaj, ja tutaj może mam jakieś drewno. Mam obsydian, ty, mam obsydian, to po całości, po suficie musi pójść obsydian, no nie? Tak. O tym trzeba pamiętać. Żeby z góry, jakby z góry musi być obsydian, bo przez obsydian gorzej widać nick. Jesteśmy na głębokości 11 kratek, czyli to jest, słuchajcie, 70 kratek pod ziemią, bo mniej więcej tam na górze jest około 80, 75-80, zależy, bo są górki i dołki. Więc moi drodzy, ten obsydian w dodatku jeszcze bardziej tutaj wszystko nam zakamufluje, więc naprawdę będzie git. Pytanie, czy podłoga... Nie, podłogę bym zrobił, wiesz co? Chyba ze zwykłego stone'a. No, niech ona dobra będzie zwykła stone'owa, tylko że ja tego stone'a praktycznie nie mam, więc to jest trochę tutaj mój problemix. No i będzie glowstone. Co jakiś czas będzie glowstone, żeby odstraszać właśnie Herobrine'a. Mam jedwabnym dotykiem. A, to sztos, to wiesz co, to dawaj tego stone'a tam po bokach. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i okej. Okay. I tutaj, słuchajcie, ten, normalnie 5 kratek przerwy i słuchajcie, glowstone, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i normalnie, słuchajcie, znowu glowstone, wiesz... Ty! Co ty, byku, robisz? Tutaj no miał... mówisz, że stone. Ty, ale tutaj ja robię akurat i ty mi przeszkadzasz, więc proszę tego nie robić, dobra. A. Dobra, już jest gitara. O nie, tutaj musisz wykopać ten glowstone, patrz, weź go wykop, mordo. Okej, okay. Dobra, proszę, dzięki wielkie. Berka. Dobra, dzięki, dzięki i robimy wobec tego dalej. Ja to, słuchajcie, przerobię też na deseczki. Ile mi ich tutaj wejdzie, tyle po prostu będzie. Mam też TNT, słuchajcie. Na wszelki wypadek załapałem się na... Pokaż! Nie. Pokaż mi, no proszę. Nie dam ci, byku, TNT, proszę, bo... jedno. No ale po co ci teraz TNT? No dobra, no ci dam... Bo ja mieliśmy... Ja chciałem pułapeczki tutaj robić, wiesz, jakieś ale pułapki i tak dalej. Ci no przecież ci wyrzuciłem, za tobą jest, leży normalnie, no. To co ty ten? Co ty chcesz niby zrobić z tym TNT? Trochę ci nie ufam tutaj, no co? No co? No? Czekaj, 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 coś mi się tutaj nie podoba. Co ty chcesz z tym TNT zrobić? Naprawdę? No ale przecież to wybuchnie zar... No ale co, drugie TNT stawiasz i po co to? No i po... No ale ono wpadło w lawę, no przecież... Ty, ono... No ono wybuchło, no nie, ale weź przestań, no typie, no... Będzie bum! No ale, ej, bo wszystko rozwalisz, no wszystko rozwalisz! Wszystko rozwalisz, no typie, wszystko rozwalisz! Będzie fajnie!
Nie, weź przestań, bo naprawdę się pokłócimy. Dobra, ja cię rozwalam, typie. No i tyle. I tyle, słuchajcie, z Bobo. On za chwilę tutaj wróci i niech się ogarnie, bo naprawdę, on chce wszystko rozwalić. Serio, całą... Przecież to dalej się podpa... No ja w to nie wierzę. No co on wyprawia, słuchajcie? No taka jest właśnie współpraca z Bobo. Ja próbuję, słuchajcie, mu po... No, zadowolony jesteś z siebie? No, Loberko, zabiłeś mnie. No bo ty byś wszystko rozwalił, typie. Nie wszystko. Patrz, tu się podpaliło. Nawet tutaj nam się podpali. Ja nie mogę. Dobra, Bobo, zacznij pracować, okej? Bo ty się póki co obijasz. Ja próbuję ci pomóc tutaj z Herobrine'em, a ty się cały czas obijasz, typie. No dobra. Mieliśmy taki kozacki tunel do milionowic zrobić, a ty, kurczę, się obijasz. No, typie, dawaj. Naprawdę, bo tutaj pomoc się przyda. Robimy dalej ten tunel. Serio, mamy fajny mechanizm. Zaczęliśmy robić fajną robotę. Tylko pytanie, czy on ma być aż taki duży? Ty, może... Coś ty tam zrobił. Coś ty tam odpalił dalej. Byku, coś ty tam odpalił. No co ty tam... Ile... No nic, Berka. Przecież widzę TNT. Goń... Co naprawdę... ty TNT? Czemu stawiasz? Naprawdę, Bobo. Naprawdę. No naprawdę. Chodź kopać. Dobra, mój tego nie było. Stary by już lepiej. Dobra, weź ty tam twój stary, tyle ci powiem. No, dobra, robimy dalej. Ej, tutaj już niech nie będzie to takie wysokie. Niech już to nie będzie takie wysokie, patrz. Dobra. Żeby. I niech już normalnie będzie stone'owe dalej. Serio, bo tutaj aż szkoda już normalnie ten czasu i materiałów. Normalnie tutaj róbmy sufit po prostu obsydianowy i normalnie 2x2 tunel do milionowic i niedługo trzeba będzie skręcać, wiesz? Tyle ci powiem, że niedługo trzeba będzie tutaj odbijać. Dobrze, Berka. No znowu coś wybuchło! No. No teraz to już nie ja. No jak nie? No a kto tam stawiał TNT? No ja, stary, TNT nie stawiałem, no. Może król Maciu. Jesteśmy sami na serwerze, typie. Sami. No to... Nie. No co masz do powiedzenia? Nie, ja naprawdę w to nie wierzę. Dobra, po prostu stary rób. Po prostu stary rób. Dobra. I tyle. Dobra, mamy tutaj to ogarnięte. Zostały mi jeszcze, słuchaj, 2,5 staka obsydianu, więc robimy dalej. Pytanie, czy już powinniśmy odbijać, czy jeszcze nie? Wydaje mi się, że jeszcze nie odbijamy w lewo, co? Bo niedługo trzeba będzie skręcać w lewo. Ty, a może ja zrobię odwiert i jakby wyjdę na górę, żeby po prostu się dowiedzieć, gdzie my mniej więcej jesteśmy. Co ty na to? Dobrze. Czekaj, ja się zaraz dowiem. Mniej więcej wydaje... Ty, patrz, tu są nasze tunele. Takie. Kolejny obsydian. Ty, coś ty tutaj zrobił. Coś ty mnie podpala. A co to za tunele? To chyba od kopania diaksów, tak mi się wydaje, więc tutaj trzeba uważać. Dobra, ja nie chcę się tutaj spalić, więc trzeba zrobimy tak. Okej, to stary, ja robię, kopię się do góry, zobaczymy, gdzie mniej więcej jesteśmy, okej? Dobra. Dobra, jestem tego ciekaw. Moi drodzy, bo jesteśmy na głębokości 20 kratek, a ja mniej więcej muszę się dowiedzieć, gdzie my jesteśmy, żeby wiedzieć, czy już mamy skręcać, czy jeszcze nie, bo mniej więcej wydaje mi się, że już jesteśmy w połowie drogi. No może troszeczkę przesadziłem, ale mniej więcej coś w tym stylu. Patrzę, tutaj jest bardzo duża jaskinia. Dobra, ja się, słuchajcie, kopię idealnie nad siebie, żeby idealnie wiedzieć, gdzie jesteśmy. Nie będę po tych, słuchajcie, kewach chodził. Jesteśmy na głębokości 40 kratek, więc już lada moment będziemy na powierzchni. I patrzcie, Nick Bobo jeszcze widać, ale bardzo słabo widać Nick Bobo, więc wydaje mi się, że naprawdę ten tunel nas urządza. Tak totalnie, słuchajcie, nas urządza i że nie będzie nikt wiedział o tym, że, słuchajcie, Bobo jest gdzieś pod ziemią. Patrzcie, no naprawdę, ten jego Nick... Serio, jakbyśmy byli na powierzchni, to by on był tak widoczny, że aż praktycznie wcale. No, masakra. Bardzo dobrze, słuchajcie, że ten tunel idzie totalnie pod ziemią, totalnie w obsydianie. I w ogóle nie, no to jest tak ukryte, słuchajcie, ale to tak ukryte, że no nikt tego nie znajdzie. No nikt tego nie znajdzie, a zwłaszcza Herobrine. To jest, słuchajcie, najważniejsze, żeby Herobrine nie dobrał się tutaj do Bobo, bo to by była totalna przesada. To już by był po prostu hit. Ty, jakbym... O, dobra, już mamy, słuchajcie, ziemię. Więc wychodzimy na powierzchnię i zaraz się dowiemy, gdzie, moi drodzy, się znajdujemy. Okej, dobra, moi drodzy, teraz tak, gdzie my dokładnie jesteśmy? Jesteśmy przy tym jeziorku lawy, słuchajcie. Czyli wejście do tej tajnej bazy jest tutaj. Czyli, słuchajcie, do milionowic jeszcze mamy kawał drogi. Czy odbijamy już teraz? Wydaje mi się, że, słuchajcie, nie. Wydaje mi się, że, słuchajcie, jeszcze teraz odbijać nie będziemy. Zobaczmy, tutaj jest konik, może fajny nawet konik dla Bobo. Jakbyśmy tutaj, słuchajcie, odbili w lewo, to będziemy przy lodowcu. Czyli nie, jeszcze, słuchajcie, jakieś 20 kratek w przód i dopiero będziemy odbijać, no chyba, że Bobo już odbił, a to by było... Nie, no błagam, niech Bobo się posłucha. Serio, bo tak naprawdę to my ledwo, słuchajcie, wyszliśmy przed to jeziorko lawy, więc naprawdę, no jeszcze kupa, słuchajcie, roboty przed nami. Ten creeper tutaj podchodzi, to, słuchajcie, trzeba go rozwalić. Ja mam tutaj knockback, więc nie powinno być z nim problemu. Dobra, byku, rozwalamy cię, pyk, i lecimy, słuchajcie, tutaj w dół normalnie do Bobo. Trzeba będzie tutaj oczywiście to załatać. Czym to załatamy, słuchajcie, nie mamy... Czekajcie, może dirt wezmę, po prostu dirtem zwykłym, okej, w ten sposób. Dobra, i lecimy do Bobo, bo naprawdę jesteśmy niedaleko. Serio, wydaje
wydaje mi się, że faktycznie jesteśmy gdzieś w około połowie drogi, więc Bobo będzie mega zadowolony. Nie wiem tylko po co mu, słuchajcie, jest jakby tunel do Milionowic. To jest jakby całkiem ciekawa sprawa. No ale dobra, chce mieć tunel do Milionowic, to będzie miał tunel do Milionowic, więc wydaje mi się, że git. Zamykamy się tutaj też dirtem i słuchajcie, za sekundę będziemy, bo już jesteśmy na 15 kratce. Ty! O nie, on odbił! Miał nie odbijać, no nie wierzę, słuchajcie, miał nie odbijać chłopak, no i się nie posłuchał. Dobra, gdzie on jest, słuchajcie, gdzie on tutaj jest? Ty, Bobo, gdzie ty? Ty, on złoto w ogóle tam znalazł. Ej, Bobo, gdzie ty jesteś? Tutaj! Ej, bo to jeszcze nie powinniśmy odbijać, no ale dobra. Ale patrz, co tu jest! Ej, złoto znalazłeś! Patrz, co tu jest! Lol, jak se znalazł? Nie, no chyba sobie... Szybka! Nie zrobiłeś tego. Bum! Nie zrobiłeś tego, stary. Ale czego? Nie zrobi... Bo mówiłeś, żeby tego nie kopać nigdy drewnianym kilofem, a ja miałem drewniany kilo. Ziom, nie zrobiłeś tego. Ale czego? Nie, no i słuchajcie, no napiszcie mi w komentarzach, jak ja mam żyć z takim człowiekiem, no. Słuchajcie, on przy pomocy TNT wysadził diaksy, złoto, akurat tego złota tutaj jeszcze trochę zostało, więc spoko, całkiem okej. Ej, w ogóle fajnie, że znaliśmy tutaj złoto. Ale no ziom, no co ty wyprawiasz, no? Ty wysadziłeś diaksy. No wysadziłeś diaksy, człowieku. A tam no było, ile ich tam nie było? Stało. Ile ich tam było? No ja w to po prostu, słuchajcie, nie wierzę. On naprawdę wysadził diamenty przy pomocy TNT. Czy wy coś takiego kiedykolwiek widzieliście? Jak to był dirt, to co innego. No co innego? No stary, wysadził... Nie, ja nie mam... Nie, słuchajcie, ja naprawdę nie mam do tego psychiki. Po prostu, słuchajcie, nie mam do tego psychiki. Tutaj jeszcze mi się źle postawił ten obsydian. Ej, my naprawdę, powiem ci, że zaraz tu skończymy, ziom. No. Ej, serio, naprawdę jesteśmy już mega, mega blisko. Dobra, to ja jeszcze zrobię tam... A czekaj, bo to jest kolejne złoto. Ja zobaczę po koordynatach. Ej, wydaje mi się, że jesteśmy idealnie pod lodowcem, ziom. Nie, jeszcze 100 kratek. Jeszcze 100 kratek i będziemy idealnie pod lodowcem. Tutaj oczywiście trzeba ten obsydian wrzucać, więc kop też stary sufit. Kopanie znaczy, sufitu też jest ważne. Ten sufit to mogę zrobić później, żeby ci nie przeszkadzać. Ale co mi przeszkadza? Ja akurat go teraz robię. To co mi przeszkadzać? Dobra, ale ja na pewno będę długo grać dzisiaj. Okej, czyli rozumiem, że jakby ty potem będziesz sam kończył ten tunel, tak? A co jak Herobrine się o nim dowie? No co jak się o nim Herobrine dowie, typie? To będę robił jak go nie będzie. Herobrine pewnie to lamus i szybko spać pójdzie. Ale... Czekaj, czy ty najpierw mówisz, że on jest lamus, znaczy najpierw się go boisz, a potem mówisz, znaczy, że on jest lamus? Ja się go boję cały czas i żeby się go troszkę mniej bać, to tak mówię na niego. Okej, dobra, rozumiem, jakby to nie ma za dużo sensu, ale powiedzmy, że rozumiem. Bo ej, tak, to bym bez przerwy kupę w majty robił. I tak robisz. Ej, wydaje mi się, że zużyłem już cały obsydian. To co, wychodzimy stary na powierzchnię. Dawaj, wychodzimy na powierzchnię. Zobaczymy, gdzie to mniej więcej stary jest. Co ty na to? Byśmy to obczaili. O, tutaj coś jest. Czekaj, co tu jest? Okej, jakaś jaskinia. Ty, możemy te... Nie! Co? Ty mnie tam wrzucisz, co? Ej, to nie wiem. Dobra, chodź tą wodą tutaj wyjdziemy. Chodź, bo jesteśmy już... Dobra. Patrz, wyjdziemy sobie tą wodą i zobaczymy mniej więcej, gdzie teraz jesteśmy, bo ten wodospad jest tuż przy naszym tunelu, więc wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko. Dobra, więc musimy się tylko wbić tutaj. Czekaj. Dobra, byku. Okej, idziesz za mną? Dobra, to dawaj tutaj za mną, wychodzimy sobie na powierzchnię i zobaczymy, gdzie mniej więcej jesteśmy. Teraz jesteśmy chyba idealnie... No co ty wyprawiasz, stary? Naprawdę? Mogę też tutaj! Nie, przestań, po prostu chodź za mną, idziesz za mną? Dobra, teraz patrz, jesteśmy idealnie nad tunelem, więc chodź i buduj się po prostu w górę. Ja też to robię i zobaczymy, słuchajcie, gdzie nas wywali, bo jesteśmy na 45 kratce. Wydaje mi się, że będziemy mniej więcej idealnie przy lodowcu, bo jesteśmy na koordynatach 960 450, czyli będziemy chyba naprawdę będziemy idealnie przy lodowcu, więc mniej więcej o to nam chodziło. Przynajmniej jakby Bobo coś takiego chciał. Chciał być, słuchajcie, pod Milionowicami, więc ten tunel będzie chyba gotowy. Nie wiem, czy słuchajcie, dzisiaj go skończymy, raczej nie, ale Bobo, tak jak zapowiedział, będzie jeszcze coś tam grał, więc może go faktycznie dzisiaj skończymy. Bobo jest idealnie pode mną, więc dobra, słuchajcie, wychodzimy tutaj na powierzchnię i gdzie my, słuchajcie, jesteśmy? Dobra, ej, jesteśmy idealnie, słuchajcie. Jesteśmy idealnie. Faktycznie można by to pociągnąć jeszcze ciutkę dalej, ale jak Bobo zobaczy, gdzie jesteśmy, to naprawdę, słuchajcie, będzie uradowany. Patrz, Bobo, gdzie jesteśmy? Patrz, chodź.
Chodź, patrz, jesteśmy idealnie wyszliśmy. Ej, wow, naprawdę, mega, patrz, totalnie. Ale mnie tu dawno nie było. Ej, serio, dobra, teraz i tak musimy byku wracać, bo nikt się nie może o tym dowiedzieć. Szybko. Ej, ale wydaje mi się, że się udało, naprawdę, mega. Naprawdę stary sztos. Dobra, to czekaj, to ty tam kopiesz w dół. Dobra, to ja też tam zejdę, słuchajcie, w dół. Ej, ale naprawdę, udało się, bardzo, bardzo fajnie, słuchajcie. Ja bym tam zszedł do Bobo, zeskoczył, ale słuchajcie, chyba zginę, więc wolę na razie nie próbować. Ej, to spoko, Bobo wobec tego będzie, słuchajcie, kontynuował tunel poza odcinkiem. Ja oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem, dlatego że, słuchajcie, codziennie są filmy. Oraz dodatkowo, no, jeszcze wróciłem na kanał Abra Games, więc subskrybujcie, dzwoneczkujcie, to jest bardzo, bardzo ważne. Oraz wpadajcie, słuchajcie, na www.abra.com, gdzie wleciała limitowana kolekcja Bobo Team. Mamy bluzki, mamy właśnie bluzy, podkładki, podmyszki, kubki, naprawdę różne, różniste rzeczy. Więc wpadajcie, www.abra.ety, jest to pierwsza linijka opisu. A my, moi drodzy, widzimy się już jutro. Trzymajcie się, dobrego dzieneczka i co? Pozdro, twój stary. Elo i puu!